Super, dzięki bardzo. Dziękuję Tomku za świadectwo. Ja zawsze myślę sobie, że dobrze robić coś więcej niż tylko oceniać. Dobrze jest doceniać. To jest tylko jedna literka. Tylko jedna literka. A jaka duża zmiana. I wydaje mi się, że dobrze jest ludzi docenić, a Pan Bóg już oceni. To jest piękne, że Pan Bóg nas zupełnie jakby z tej odpowiedzialności pobóżcie? Zwalnia. O, dziękuję mamusiu, dziękuję. Bóg nas z tej odpowiedzialności zwalnia. Nie musimy ludzi oceniać. Mamy z tym problem. To jest nasz problem z ocenianiem. Ale Pan Bóg mówi, doceniaj, kochaj, zatroszcz się, opiekuj się, a ja już ocenię. Ja wezmę tę odpowiedzialność na siebie i to jest wspaniałe. Dzięki za świadectwo, dziękuję za te modlitwy, które były. Janusz, dziękuję za modlitwę o nas, to jest dla nas bardzo cenne. Dziękuję bardzo w ogóle za to, że ten rok spędziliśmy razem, przechodząc przez różne sytuacje w naszym życiu, we wspólnym naszym życiu, kościelnym życiu. Dziękuję, że mogliśmy przez wiele sytuacji przejść i choć w wielu sytuacjach może nie było łatwo, to jednak jest koniec tego roku, będzie się zaczynał następny i ja Panu Bogu chcę podziękować za ten rok. Naprawdę chcę podziękować, bo On był z nami. I jestem tego świadomy, w wielu sytuacjach mogłem doświadczyć Jego obecności, mogłem doświadczyć Jego troski, kiedy przeprowadzał przez nas przez różne sytuacje, przez różnego rodzaju problemy. I wiecie, to jest fajne, kiedy wiesz, że nie idziesz sam. Ja zawsze mówię, Panie, Twój Kościół, Ty się zatroszcz, Ty przeprowadź nas przez tą sytuację. I wiesz, On bierze tę odpowiedzialność i to jest Jego. My czasami Panu Bogu chcemy zabrać ten ciężar, który On chce nieść i go wrzucamy sami na swoje barki. Bóg mówi, zostaw, ja go poniosę, ja go poniosę. Wiele ciężarów niesiemy, Bóg chce nieść ciężar, który należy do Niego, który On mówi, jest moim ciężarem, ja go biorę, ja go wziąłem, jesteś moim dzieckiem, ja biorę ciężar, który Ty niesiesz, pozwól mi go nieść, tak? I Bóg chce z Tobą przechodzić przez różne sytuacje. Słuchajcie, chcę dzisiaj mówić, że jest koniec roku niemalże, że pojutrze już będziemy mieli następny rok, to jest wow, niesamowite, że będziemy mieli już następny rok pojutrze, to pomyślałem sobie, dobrze coś powiedzieć na temat zakończenia roku. I na temat też postu będę chciał parę rzeczy powiedzieć, a więc pozwólcie mi, że do paru rzeczy się odniosę i będę mógł się podzielić tym, co Pan Bóg też gdzieś w moim sercu dotyka mnie i gdzieś, myślę, mówi do mnie w tym temacie. A mianowicie chcę mówić na temat rzeczy, które się kończą, a że się kończą, to też się zaczynają. Na temat końców i początków, na temat tego, że rzeczy przemijają, ale zaraz się zaczynają. I to jest rzecz, to są rzeczy, które dzieją się i będą się dziać tutaj na ziemi, póki żyjemy. Są pewne etapy, są pewne okresy, są pewne momenty w naszym życiu, które przychodzą, mijają, ale zaczynają się nowe. I wiecie, tak sobie, kiedy rozmyślałem sobie nad tym tematem, to pomyślałem sobie, że generalnie, ja nie mówię o tych rzeczach takich trudnych, gdzie diabeł przychodzi i nas męczy, to myślimy, o, by to się szybko skończyło, ale kiedy wszystko jest okej, to generalnie nie za bardzo lubimy zmian, nie za bardzo lubimy, kiedy coś się kończy. Bo wiecie, człowiek jest generalnie taki trochę wygodny, że kiedy już jest okej, to mówimy sobie, nie, no po co ma to się kończyć, bo w końcu jest okej. Ale wiecie, co jest pięknego, że kiedy Pan Bóg idzie z nami, to Pan Bóg nas, wyprowadzając z jakiegoś miejsca, On wprowadza nas zawsze w lepsze. To jest Bóg. Bóg zawsze wprowadza w lepsze. Powiem więcej, kiedy my czasami zawalimy i wyjdziemy z jakiegoś miejsca za szybko, jeżeli będziemy słuchać Jego głosu, On cię z powrotem wprowadzi, ale już w lepsze. To jest Bóg. Bóg, który zawsze zaczyna dobre rzeczy, nowe rzeczy. On zawsze ma na celu dobrą rzecz. Wiecie, nowa rzecz mi się kojarzy z czymś dobrym. To nie znaczy, że nowa rzecz zawsze jest dobra. Dlatego, że żyjemy w grzesznym świecie. Ale w oczach Bożych,
Kiedy zaczyna się nowe, zaczyna się lepsze. To jest Bóg. To jest On. Kiedy zaczyna coś nowego, zaczyna coś lepszego. Kiedy przychodzić będzie do ciebie z nowymi rzeczami, będzie przychodzić z lepszymi rzeczami. Ale ważne jest, żeby rzeczy dokończyć. Żeby rzeczy zakończyć. Żeby, wiecie, nie uciekać, ale w odpowiedni sposób pewne rzeczy zakończyć. Wiecie, żeby nalać, trzeba opróżnić. Żeby wypełnić, trzeba opróżnić. Żeby coś się zaczęło, coś musi się skończyć. Nie wiem, czy wy się spotykacie z takimi pierwszymi wrażeniami ludzi, kiedy przychodzi już koniec roku, ale ja się bardzo często z tym spotykam, zresztą zaraz mam takie same myśli. Taka myśl pierwsza, która przychodzi, to ale to minęło. Znamy to skądś, nie? Także myślisz, jejku, kiedy to minęło? Każdy z nas chociaż raz wypowiedział to słowo na koniec roku. To jest takie standardowe hasło, które głosimy zawsze na koniec roku. Kiedy to minęło? Albo o, jak szybko. Czas mija szybko. I myślę sobie, że dobrze, że ten okres czasu jest podzielony na minuty, na godziny, na dni, na tygodnie, na miesiące, na lata, dlatego, żeby gdyby czas nie był podzielony, to tak naprawdę nie mielibyśmy poczucia czasu. Nie bylibyśmy świadomi, że tego, że czas leci, jeżeli jeszcze nie mielibyśmy luster, to w ogóle byłoby ciężko. No, może czasami coś zaboli z czasem. Ale wiecie, kiedy przychodzi koniec roku, czy koniec miesiąca, czy jakiś etap się kończy, sobie myślisz, wow, czas szybko leci. Ale wiesz, na pierwszym rzutce myślę, szkoda, że ten czas tak szybko leci. Trochę chwyta jakiś taki smutek, jakiś sentyment, o, tam był, czy tak fajnie, tu się skończyło. Ale wiesz, sobie myślę, dobrze, że mamy poczucie tego, że czas szybko leci, dlatego, że Słowo Boże mówi, że czas szybko leci. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Psalm 90. Psalm 90, przeczytam sporo, chyba z 12 wierszy Psalmu 90. I to jest modlitwa Mojżesza. Kiedy Mojżesz był na ziemi, on modlił się, on ten psalm wygłosił. I tam jest napisane tak, od pierwszego wiersza: Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Bóg jest wieczny, On ciągle jest. On ciągle jest. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak jeden dzień, jak dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie przejęty Twoją bojaźnią? I teraz 12 wiersz, chciałbym, żebyśmy to usłyszeli. Znamy to, ale usłyszmy to. Naucz nas dobrze liczyć dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. I tu chciałbym zakończyć. Mojżesz, kiedy modlił się tą modlitwą, sam zwrócił uwagę na to, ale ten czas leci. Są trudy, są różne sytuacje, ale czas przemija. I on wypowiadając to dzisiaj, to jest w kanonie Pisma Świętego, to czytamy to jako Słowo Boże, gdzie Bóg mówi do nas, czas szybko płynie, jak trawa przemija życie. I to nie jest po to, żeby nas przerazić, ale po to, żeby nas uświadomić. Żeby sobie ułożyć pewne priorytety w życiu. Żeby ustanowić w życiu rzeczy ważne i ważniejsze. Po to, żebyśmy mieli świadomość tego, że to, co tu jest, to, co tu budujemy, robimy, zbieramy, to wszystko minie, to wszystko przeminie.
wybaczcie, że na koniec roku takie słowo, ale chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, jak ważne jest bycie przy Panu Bogu, który jest wiecznością. A kiedy jesteś przy Bogu, który jest wiecznością, ty stajesz się wiecznością, żyjesz wiecznie. Panie, naucz nas liczyć dni, naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Szybko przemija życie, ale Pan Bóg mówi, proś o to, żebyś się nauczył liczyć dni. Co, jak rozumieć to słowo, naucz nas liczyć dni? Ja sobie tak, i to, wiecie, to jest to słowo, które mi chodziło od jakiegoś czasu. Kiedy przychodził ten koniec roku, tak sobie, te słowa, które, o których powiedziałem, jeku, ale to czas leci. Jak te dni mijają. I taka myśl, naucz mnie liczyć dni. Kiedyś Tomasz Żółtko śpiewał, Panie, naucz nas liczyć dni. Naucz mnie przeliczać, naucz mnie kalkulować, naucz mnie podsumowywać. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób, że dobrze jest podsumowywać i przeliczać dni, które minęły i dni, które będziemy mieć i które mamy. Wiecie, ja nie jestem fanem patrzenia się wstecz. Nie jestem fanem, chociaż jestem sentymentalny generalnie, tak? Moja Iza dobrze wie, jedziemy do Polski, to ja się rozpływam nad każdym kamykiem, przez który przyszedłem, mając 8 lat. Wie, jaś, to ten kamień, tu stałem. Po prostu jestem sentymentalny. Lubię miejsca, w których byłem, przychodzę po latach i sobie myślę, ale one wyglądają dzisiaj. I tak sobie wspominam. Lubię grzebać w historii, lubię sobie patrzeć na miejsca, jak kiedyś wyglądały, jak teraz wyglądają. Po prostu, wow, to jest takie poruszające. Ale z drugiej strony sobie myślę, nie jest warto patrzeć wstecz, dlatego że życie płynie do przodu, my mamy patrzeć się do przodu. Dlatego że patrząc do przodu pójdziemy we właściwym kierunku. Ale chcę powiedzieć to, że dobrze jest czasami spojrzeć wstecz, ten krótki okres do tyłu, żeby zerknąć na to, co się wydarzyło w moim życiu. Co zadziałało, a może coś nie zadziałało. Co mógłbym zrobić lepiej. Co wyszło, a co nie wyszło. Wiecie, mądry człowiek jest tym, który buduje mądrze. Mądry człowiek to ten, który idzie właściwą drogą, który patrzy, dokąd idzie. Ja chciałem przeczytać Efezjan 5 rozdział od 15 wiersza. Od 15 wiersza. I tu przeczytam z Biblii Warszawskiej, zazwyczaj czytam z Przymierza, ale chciałbym z warszawskiego przekładu przeczytać, bo tam jest dobrze, lepiej wyeksponowane to słowo, o które mi tak bardzo chodzi. Czasami kaznodzieja tak szuka tego słowa, żeby został dobrze zrozumiany. I tutaj znalazłem właśnie to słowo. 15 wiersz 5 rozdziału Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Ok? To nie jest tak, że my mówimy, Panie, to wszystko Twoje, a ja tylko jakoś sobie. Nie, mamy postępować jako mądrzy, mamy rozmyślać nad rzeczami, które robimy. I teraz 16 wiersz, wykorzystując czas, gdyż dni są złe, gdy dni są trudne, nie są pewne, wykorzystując czas. I 17 może jeszcze wiersz, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Co jest Jego wolą? Dobrze rozpoznać, dobrze wykorzystując czas, dobrze spojrzeć troszeczkę sobie do tyłu i popatrzeć, która droga to była, które decyzje to były te Boże decyzje, które były właściwe decyzje, które podjąłem, a które może nie były właściwe. Ja dzisiaj mówię troszeczkę o tym, co było, dlatego że mamy koniec roku. Jestem zobowiązany mówić o tym, co było. Ale za tydzień będzie moja żona mówić o tym prawdopodobnie, co będzie. albo to, co Pan Bóg wkłada jej w serce, o rzeczach, które gdzieś mają być, czy które Pan Bóg sprawi, że będą. Ale myślę sobie, że mądry człowiek to ten, który się uczy. A jaki człowiek się uczy?
ten, który patrzy na to, co zrobił i jak zrobił. Wiecie, my nie lubimy generalnie, ja też nie za bardzo, może to wynika z naszego sposobu jakiegoś nauczania, który mieliśmy kiedyś w szkołach, kiedy ktoś sprawdza i ci wytyka błędy. Nie lubimy tego i tego nie powinniśmy robić. To, co dzisiaj Tomek powiedział, my nie oceniamy, halleluja, ale dobrze siebie samego ocenić, tak? Nie jest za dobrze kogoś oceniać, nam łatwiej przychodzi ocena drugiej osoby, ale dobrze jest czasami siebie ocenić. Pamiętacie tą przypowieść o tym człowieku, który przypatruje się w lustrze i nic nie robi, odchodzi. Wiesz, dobrze jest przypatrzyć się w lustrze, ale nic nie powie więcej o tobie, jak twoje uczynki czy twój sposób postępowania. Nic nie powie, wiesz, ty możesz mówić piękne rzeczy o sobie samym. Ja nawet jestem gotowy w to uwierzyć. Naprawdę. Powiem, halleluja, wspaniałego, mamy tutaj człowieka, jesteś świetny. Ja, naprawdę, ja jak ktoś coś mówi, to ja nie doszukuję się jakiegoś drugiego dna u osoby, która coś mi opowiada. Mówię, o, super, halleluja, naprawdę to zrobiłeś? Super, biorę to. Jesteś świetnym człowiekiem. I serio, nie doszukuję się nigdy drugiego dna. Ale dobrze jest samego siebie czasami ocenić, patrząc się do tyłu, nie oceniać w sensie osądu, żebyśmy czuli się jacyś gorsi, czuli się, że coś niewłaściwie zrobiliśmy, ale wiecie, kiedy ja mam, mam trójkę dzieci, mam trójkę dzieci i jedną z rzeczy to staram się im zwracać uwagę, nie lubię za bardzo tego robić, chociaż prawdopodobnie moje dzieci myślą, że ja bardzo często zwracam uwagę, no taka jest rola rodziców. Na tym polega wychowanie. Ale zwracam czasami uwagę moim dzieciom na pewne błędy, które gdzieś robią w swoim życiu albo decyzjach, po to, żeby mogły je poprawić, żeby mogli robić rzeczy inaczej. Mądry człowiek to ten, który zwraca uwagę na to, jak buduje. To jest normalne, kiedy przychodzi budowlaniec. A tutaj myślę, że kilku byśmy mogli gdzieś tam wyłonić, ludzi, którzy mają z budowlanką coś do czynienia, że jakąś pewną rzecz zrobisz, to później rozglądasz się i obserwujesz, czy ona właściwie jest zrobiona, tak? Rzadko jest tak, że robisz coś, na przykład murujesz jakiś mur, kładziesz cegły, idziesz dalej i nie patrzysz nigdy wstecz. Co jakiś czas musisz zerknąć, odejść trochę, albo może wieszaliście kiedyś obrazy. Wierzysz obraz, jesteś blisko, powiesiłeś, wisi solidnie, ale musisz zrobić kilka kroków do tyłu, żeby spojrzeć z jakiejś perspektywy, czy on wisi właściwie i prosto. Nie jesteś w stanie ocenić, czy on wisi prosty, będąc, wiecie, 2 centymetry przed obrazem. Nie ma takiej opcji. Dobrze jest czasami zerknąć na to, co się wydarzyło w naszym życiu i myślę, że koniec roku jest takim fajnym czasem podsumowania. Takim czasem przejrzenia rzeczy, które uczyniliśmy, które zrobiliśmy, które nam wyszły, które widzimy, o, działają, one świetnie działają i widzę, że Pan Bóg do mnie wtedy mówił i tak, to był Pan Bóg. Ja odbieram, że to był Pan Bóg i nawet przemyśleć, On mówił do mnie w taki sposób, a więc prawdopodobnie w taki sposób On do mnie przemawia. Ale czasami są rzeczy, które nie do końca wychodzą i sobie możesz pomyśleć, tam się pomyliłem, albo tam za bardzo gdzieś polegałem na tym, czy na tym, czy na tym uczuciu, czy emocji. Myślę, że koniec roku, koniec jakiegoś etapu, koniec jakiegoś momentu jest dobrym czasem na to, żeby spojrzeć do tyłu i powiedzieć, Panie, pokaż mi, co było okej, a co może jeszcze chcesz, żebym naprawił. Co chcesz, żebym zmienił w swoim życiu, bo chcę być człowiekiem mądrym, który buduje mądrze. Który szuka tego, co twoje. Wiecie, dzisiaj jesteśmy ludźmi zaganianymi. Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy mają bardzo napięte harmonogramy swojego życia, tak? Kalendarze są wypełnione. Ja nie mam, bo wszystkie gubię, ale generalnie są wypełnione. Napięty czas mamy. I wiecie, to jest sztuka dzisiaj znaleźć trochę wolnego czasu. Fajnie mieć wolnego czasu trochę, nie? Lubicie to, kiedy macie trochę wolnego czasu? O, uwielbiam. Święta były, to były Boże święta. Dużo wolnego czasu, uwielbiam to. Dobrze jest znaleźć trochę wolnego czasu. Ale wiecie, w życiu
Nie chodzi o to, żeby mieć dużo czasu, albo żeby czas sobie jakoś nazbierać, ale chodzi o to, żeby go dobrze wykorzystać. Jeszcze raz powiem. W życiu nie chodzi o to, żebyś miał dużo czasu. I będziesz powiedzieć, w tych czasach, kiedy wszyscy mają go mało, ja mam go dużo. Ale chodzi o to, żebyś go dobrze wykorzystał. Jest taka przypowieść, Salomon kiedyś napisał taką przypowieść. Przyznam, że ona jest o człowieku leniwym, ale ja nie chciałbym się skupiać na tym, że ona jest na człowieku leniwym, ale chciałbym przytoczyć pewien fragment z 6 rozdziału, z 10 wiersza. Tak pisze tam Salomon. Trochę pospać, chwilę przedrzemać, założyć ręce, odpocząć nieco. Ubóstwo zaskoczy cię jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. Chcę być dobrze zrozumiany. Dobrze jest odpocząć. Dobrze sobie mieć tego czasu, ale wiecie, dobrze jest pytać Pana, Boże, jak mam wykorzystać te dni, które mi dałeś? Jak mam wykorzystać te dni, które nadejdą? Jak wykorzystywałem te, które minęły? Mądry człowiek zwraca uwagę na swoje życie. Mądry człowiek zwraca uwagę na to, w jakim miejscu był, jaką drogą podążał. Dlatego, że my czasami tak idziemy i sobie myślimy, Panie, jesteś ze mną, halleluja, jesteś ze mną i tak wiesz, aż zamykamy oczy i łubudu, nagle coś się dzieje, a Pan Bóg mówi, ale otwórz swoje oczy, zobacz, gdzie jesteś w swoim życiu, w jakim miejscu. My byśmy chcieli być tak prowadzeni, troszeczkę tak, wiecie, tak, żeby ktoś nas za łóżko ciągnął i mogę sobie zamknąć oczy i idziemy jak w dym. Wiesz, Pan Bóg mówi, bądź mądry, dlatego, że ja chcę cię uczyć, a ty masz się uczyć po to, żebyś wiedział jak. Masz przejść kolejny dzień. Jak masz przeżyć następny rok. Dlatego, że ja chcę cię wprowadzić w lepsze. Ale to, co ma być lepsze, niekoniecznie będzie lepsze, jeżeli ty nie przyłożysz do tego wagi. Jeżeli ty nie uznasz to za coś, nad czym warto pracować. Dlatego, że jak kiedyś o tym mówiłem, Bóg chce być naszym współpracownikiem. Duch Święty współpracuje wespół z nami. On chce współpracować, On nie chce robić rzeczy za nas. Bóg nie chce prowadzić twojego, układać twojego życia za ciebie. Bóg nie chce robić rzeczy za ciebie. Bóg chce ci pomóc je zrobić właściwie. To jest Bóg. Ja nie chcę, żeby moje dzieci ciągle chciały, abym ja robił rzeczy za nich. Jak mój starszy syn przychodzi do mnie, to wiesz, jedną rzecz mu mówię, zrób to, a ja ci pomogę. Kiedy przychodzi ktoś do mnie, prosi o pomoc, to pomoc nie polega na tym, że ja zrobię coś za kogoś. Bóg chce być z tobą w rzeczach, które robisz, ale nie chce ich robić za ciebie i nigdy ich nie zrobi za ciebie. Mądry człowiek dobrze wykorzystuje swój czas. Wiecie, kiedy zerkamy w niedaleką przeszłość, mamy większą pewność, że będzie lepiej zbudowana nasza przyszłość. Kiedy zerkasz na swoją przeszłość niedaleką, to ci pomaga zbudować twoją przyszłość. Bóg nie chce, żebyś patrzał wstecz po to, żeby to cię przygniatało. Nie. Bóg nie chce, żebyś patrzał wstecz, aby to ciebie w jakikolwiek sposób definiowało albo definiowało twoją przyszłość. Nie. Bóg nie chce, żebyś patrzał wstecz po to, żebyś miał poczucie winy, ale Bóg mówi, naucz się liczyć dni. Licz je, obliczaj, przeliczaj, podsumowuj. Myślę, że taki etap, kiedy przychodzi koniec roku, to jest fajny czas dla nas samych. Ja
wiecie, pomimo tego, że taki przychodzi i ogarnia mnie delikatny smutek, coś się kończy, jakoś ten czas szybko leci, ale z drugiej strony sobie myślę, fajnie, bo coś się zaczyna, dlatego że ja zawsze z początkiem roku, ja jestem z tych, co lubią sobie jakieś wyzwania dawać na początku roku. Prawie żadne z tych wyzwań nie jest w stanie dotrwać do końca roku, to przyznam. Czasami mi się zdarzy, ale to jest rzadko. Ale lubię robić wyzwania, dlatego że to jest, zawsze staję w miejscu, chcę jeszcze raz spróbować. Albo podejmuję znowu decyzję. Mogę zobaczyć wstecz, co mi wyszło z tych decyzji, które podjąłem wcześniej, po to, żeby coś nowego zacząć. To jest świetny moment, żeby coś zacząć od początku. Wiecie, ja kiedy idę do pracy, a zdarza się, że chodzę, to w poniedziałek często spotykam ludzi, którzy mówią, ja poniedziałek. Nie lubię poniedziałków, taki film był. A ja sobie myślę, jejkuś, ja generalnie chyba lubię poniedziałki. Dlatego, że zaczyna się coś nowego. Nowy tydzień. Nowe możliwości. Nowe wyzwania, które przyniosą nowe owoce. Nowy rok przynosi coś nowego. Nie patrz na to, że czas szybko leci, ale patrz na to, jak leci. Nie zwracać uwagi na to, że szybko leci, bo ono szybko leci, słowo, że mówi, przemija szybko, dlatego że to nie jest nic w stosunku do wieczności. Dlatego, że żyjesz tutaj krótko i na chwilę. Halleluja! Halleluja! To nie jest smutna wiadomość. Słuchajcie, to jest wspaniała wiadomość. Żyjemy tutaj, jak to niektórzy mówią, na tym padole, krótko. Bo Bóg nas powołał do wieczności. Bóg Cię powołał do tego, żebyś żył wiecznie w pełni radości, w pełni błogosławieństwa. Ja wiem, że są takie niewygodne chwile w naszym życiu. Ale Bóg mówi, to jest czas ulotny. Szukaj mnie z całego swojego serca. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. To jest zapewnienie, że wszystko inne będzie wam dane. Jedną z ważniejszych, myślę, naszych zadań, moich, jako człowieka nawróconego, myślę, każdego z nas, jako dzieci Boże, a tak patrzę, to myślę, że większość z was, jak nie wszyscy, jesteście ludźmi nawróconymi, to jedno z naszych celów jest to, aby iść drogą Pana. Aby iść drogą Pana. Ja chciałem przeczytać piątą Mojżeszową, 8 rozdział i od 6 wiersza. Od 6 wiersza. I tam jest napisane tak. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, Twego Boga, chodź Jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni. Pan Twój Bóg wprowadzi Cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie ci niczego, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się. Będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana, Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Bóg chce Ciebie wprowadzić w błogosławione życie, w dobrą, urodzoną ziemię. Bóg chce Cię tam wprowadzić i jednym z celów, które Pan Bóg mówi do nas, które powinniśmy zrobić, to iść Jego drogą. To iść Jego drogą. Jego drogą. Iść właściwie i we właściwym kierunku. Szukanie Bożej drogi, Bożego kierunku, szukanie Bożego prowadzenia. Niech to będzie tym naszym celem w naszym życiu. Żeby Jego drogi były naszymi drogami. Nie tak, jak jest napisane, wasze drogi nie są moimi drogami. Ale to nie znaczy, że one nie mogą być Jego drogami. One muszą być Jego drogami. One powinny być Jego drogami. I teraz jeszcze chciałbym przeczytać Ezdrasza 8 rozdział i 21 wiersz do 23.
Ezdrasza 8, rozdział 21, 23. Następnie tam nad rzeką Ahawa ogłosiłem post. Chciałem, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i w modlitwie prosili Go o bezpieczną drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. I tu jest taka historia. Wstydziłem się prosić króla o wojsko i jezdnych, którzy by nas w drodze chronili przed wrogami, to dlatego, że powiedzieliśmy królowi, Bóg troszczy się i zapewnia powodzenie tym, którzy Go szukają, a Jego srogi gniew spada na tych, którzy Go porzucają. Pościliśmy zatem, zabiegając o bezpieczeństwo u naszego Boga i On dał nam się ubłagać. Ezdrasz mówi tak. Prosiliśmy Boga o bezpieczną drogę dla siebie i dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. O bezpieczną, wiecie, droga jest przebytym czasem. Kiedy idziesz drogą, mija czas, idziesz do przodu, przemieszczasz się. Myślę, że każdy z nas jest w jakiejś drodze swojego życia. Każdy z nas już przeszedł w jakieś miejsca w swoim życiu, każdy z nas o jakieś miejsca się otarł, czasami te właściwe, czasami te niewłaściwe, ale ciągle jesteśmy w drodze. I teraz Słowo Boże mówi tak w Ezdrasza, ogłosiliśmy post i ukorzyliśmy się przed naszym Bogiem i w modlitwie prosiliśmy Go o bezpieczną drogę. Wiecie, post jest takim fajnym miejscem i dobrym miejscem do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, z tym takim akcentem na chwilę, po to, żeby skupić się na tym, który wskazuje Ci drogę, który jest Twoją ochroną, Twoją tarczą. Post jest takim momentem, kiedy odłączasz się od wszystkiego, rezygnujesz z rzeczy, które są dla Ciebie takim życiodajnym, jakby to powiedzieć, nie wiem, pierwiastkiem, taką czymś, co Ci potrzeba, tak? Jedzenie jest czymś, co nam potrzeba. Oglądanie telewizji, no, prawie jest czymś, co nam potrzeba. Media, no dzisiaj ciężko żyć bez takich rzeczy. Jesteśmy w jakiś sposób w tym systemie, w tym świecie wkomponowani, natomiast Bóg mówi, oddziel się na chwilę. Post jest takim oddzieleniem się na chwilę dla Pana Boga. Całkowitym się oddzieleniem dla Niego. Albo może większym oddzieleniem się dla Niego niż do tej pory. Dlatego my od 10 lat, tak? 10? To jest 10 lat? 10 lat. Zaczynamy zawsze nowy rok postem. Nie dlatego, że o, ale fajna tradycja, halleluja, dobry, fajny kościół, już 10 lat to ciągnie. Wiecie, ja kiedy mamy zaczynać post i już zaczynają się rozmowy na ten temat, to jest taki moment, kiedy ja naprawdę wojuję w swoim umyśle. Że mówimy, Boże, nie! Nie, bo ja lubię jeść! Ale wiesz, ja wiem, że to jest taki moment, kiedy wszystko wyłączone jest, bo uwierz mi, a jak mi nie wierzysz, to spróbuj, że jedzenie jest, myślę, jedną, jak nie największą, na pewno jedną z największych, jak nie największą pożądliwością człowieka. Największą pożądliwością człowieka. Dlatego, że to, pamiętacie, Ezaw oddał swoje pierworództwo, to wytniemy, spokojnie, mamy takie możliwości dzisiaj. Pierworództwo oddał swoje za to, żeby się najeść. Jedzenie jest czymś, co bez czego człowiek nie jest w stanie żyć i to jest prawda. Ja kiedyś taką książkę przeczytałem na temat wielkiego głodu na Ukrainie i dopiero jak przeczytałem, uświadomiłem sobie, do jakich rzeczy ci ludzie są zdolni, kiedy są głodni. Kiedy człowiek jest głodny, kiedy nie ma jedzenia, nic dla niego się już nie liczy. Nic dla niego się nie liczy. Wszelkie wartości upadają. Wszelkie morale upadają. Wiecie, są przykre wiadomości, ale tak jest. Jedzenie jest czymś, czym nas Pan Bóg pobłogosławi, możemy i dziękujemy Panu Bogu, że możemy jeść, ale Bóg mówi, zostaw to na chwilę dla mnie, dlatego że, żebyś poświęcił tą pożądliwość, bo ja chcę Cię nasycić zupełnie czymś innym. Chcę nasycić Cię swoim słowem. Pamiętacie, kiedy Jezus był na pustyni, kiedy szatan mówił do Niego, zjedz, zamień ten kamień w chleb.
Więc takie myśli przychodzą, to jest myśl dokładnie taka. Otwórz ten chlebak, ugryź sobie tego chleba kawałek. To są dokładnie te momenty, kiedy przychodzi do ciebie szatan i mówi, zamień ten kamień w chleb, zjedz go. I mówisz, nie, nie, nie. Dlatego, że to jest czas, który poświęcam jemu. Bo oczekuję, że on przyjdzie z odpowiedzią do mojego życia. Dlatego, że Bóg przychodzi zawsze i to nie mówi od siebie. Kiedy bym mówił od siebie, to zaraz bym, no, czy na pewno, bo pamiętasz? Ja nie chcę mówić na temat swoich emocji i swoich odczuć, chociaż wiele razy Pan Bóg przychodził z odpowiedzią. Do wielu sytuacji może jeszcze nie przyszedł, ale chcę ci powiedzieć, że on zawsze przychodzi ze swoją odpowiedzią, bo tak mówi Jego Słowo. Emocje nie są czymś, co definiują Boga. Słowo Boże mówi o tym, jaki On jest. A Słowo Boże mówi, kiedy pościcie, Pan Bóg przychodzi z odpowiedzią. I będzie przychodzić z odpowiedzią. I chcemy pościć w tym roku. Nie po to, żeby sobie popościć, ale po to, żeby zbliżyć się do Niego. Żeby On był na pierwszym miejscu, naprawdę na pierwszym miejscu. I żeby Jemu poświęcić ten czas. Różnie to może wyjść. Wiadomo, że każdy z nas ma pracę, są jakieś trudności, dzieci mają swoje potrzeby, współmałżonkowie mają swoje potrzeby, my mamy swoje potrzeby. Nie pójdziemy na pustynię, odejdziemy z tego miejsca, ale chciałbym, żebyśmy jako Kościół weszli ponownie w post. Chcę was zachęcić do tego. Dlatego, żebyśmy jako Kościół tak skupili się na tym, co naprawdę jest ważne. Chciałbym zaprosić każdego z was do wzięcia udziału w poście w takiej formie, jaką uważasz. Czy to może chcesz tylko kilka dni pościć? Halleluja, chwała Bogu. Weź kilka dni postu, weź może jeden dzień, a może weź jakąś część tylko w ciągu dnia, przez jakiś okres. Może chcesz ten post tak zwanego Daniela, jak to mówią, czyli na samych warzywach, całkowity? Halleluja, próbuj. Ale chcę, żebyś wziął udział w poście, żebyśmy jako Kościół mogli pościć, żebyśmy jako Kościół weszli w ten post z takim jednego serca i jednej myśli, jednego ducha i jednej myśli. Żeby to był taki post, kiedy łączymy się w tym przed Panem Bogiem i mówimy, Panie, przeprowadź nas jako Kościół bezpiecznie przez drogę, którą mamy przejść, przeprowadź nas bezpiecznie przez następny rok, który mamy przejść, żeby to było błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszego, jak to tu jest napisane, całego dobytku, ale też wskazuj nam, dlatego że kiedy pościmy, Pan Bóg pokazuje człowiekowi właściwą drogę, właściwy kierunek. Człowiek jest bardziej wyczulony na Niego. Chciałem cię zaprosić do postu, dlatego że kiedy pościsz, to jest czas świetny, żeby się wstawiać. Żeby się wstawiać za narody, żeby wstawiać się za swoje rodziny, żeby wstawiać się za wspólnotę, którą tworzymy tutaj. To jest świetny czas, żeby po prostu wstawiać się przed Panem Bogiem. Kiedy czytamy w Joela, już nie będę tego czytał, ale kiedy czytamy w Joela w drugim rozdziale, tam jest dokładnie napisane w jaki sposób post wpływa na nasze życie. Chciałbym, żeby, jeżeli znajdziesz chwilę, przeczytaj sobie. Joela, drugi rozdział. Tam jest trochę informacji o poście. Izajasza, 58 rozdział. Tam jest piękny, długi, taki długi fragment na temat postu i na temat tego, jak pościć. Dlatego, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy pościli po to, żebyśmy mogli powiedzieć, Panie, pościłem. Albo żebyśmy mogli powiedzieć przed innymi, wiesz, znajomymi, my jako Kościół pościliśmy już 10. rok z rzędu, halleluja. Ale po to, żebyś naprawdę mógł powiedzieć, Bóg mi pokazuje swoją drogę. Bóg jest ze mną. Niech ten miniony rok będzie takim zwierciadłem, na którym możemy się czegoś nauczyć, a ten post niech będzie takim czasem, kiedy Pan Bóg będzie nas uczył, jak wejść w nowy rok. To będzie dobry czas, to będzie błogosławiony czas. Naprawdę, ja wierzę, że Pan Bóg chce Tobie pobłogosławić. Chce Ci wskazać właściwy kierunek i właściwą drogę. Bóg jest dobry. Halleluja. Zachęceni jesteście? Chociaż troszkę? Amen. Bóg jest dobry. Halleluja.